Siemanerko, dzisiaj Zeamsone, jesteśmy Jazgodaus, także jakby co, to już wiecie. I dzisiaj będziemy słuchać 21 gramów, czyli kawałek, który dosyć często widnią pod naszymi komentarzami. To jest nowy utwór, który wyszedł bardzo niedawno, jak my to nagrywamy, to jest parę godzin. Ja tylko chciałem 21 gramów, o co może chodzić. Moje pierwsze skojarzenie to albo narkotyki, takie było. Okay. No albo właśnie kiedyś tam pamiętam, że 21 gramów to mówiło się, że dusza tyle ma. Ona jest za bardzo pikmi, więc na pewno jej nie piknę. Ubierz spodnie i mi swoje zdania, a nie świecisz tyłkiem. Nie wiem, co to w ogóle znaczy dzisiaj, że ładny i brzyd. Przestań już tłumaczyć, każdy piękno zobaczy gdzie indziej, nie mam... Okej, szybka taka nawika będzie tutaj, widzę. Bardzo szybko, no. Nostalgicznie. No co, jakaś relacja, jakaś dziewczyna załatwa, bo jak ona jest pick me, to on trochę jej nie piknie. Tak, trochę taka mądrość typu bądź sobą, bądź kimś. No nie bądź tylko tym świecącym tyłkiem, nie? Tak. No okej, ambitnie, ambitny chłopak. O czym rozmawiać, ale mam z nią o czym myśleć. Dziś nie powiem, że ma ładne oczy, bo to oczywiste. Chcę być inny, bo szukają gończym listem takich samych jak ja, więc wychodzę bocznym wyjściem. Typy czerpią inspirację z... A widzisz, takich samych jak ja, więc wychodzę bocznym wyjściem. Często pisaliście w komentarzach, że ktoś tam, nie, że Zimson nie, przepraszam, Zeamsone, nie jest jak ktoś tam, tylko że ktoś tam jest jak Zeamsone, zwłaszcza odnosiło się to często do Maty. Tak. I chyba o to chodzi, nie? Że tacy same jak ja, więc ja wychodzę bocznym wyjściem, że ciekawe ludzie go naśladują. Jest, że... Czy rzeczywiście ci tacy najbardziej mainstreamowi twórcy patrzą, co tam robi Zeamsone, żeby tam podkreślić jakieś, wiesz, jakieś techniki i tak dalej? Być może tak jest, jeżeli jest pionierem w pewnych kwestiach, to bardzo to możliwe, no ale cały czas, skoro mówi, że wychodzi boczny wyjściem, tak jakby szukał właśnie nowych dróg, żeby się dalej wyróżniać. Out of the box myśli. No to się bardzo ceni chyba, nie? Stanów ja też, tylko z tych, które przeżywam w realu. Kiedy skłoniemy o 21 gramów, czym jest przy tym twoja plona jarania, weź się zastanów. Dobra, na pewno, skoro skudniemy o 21 gramów, w sensie, że umrzemy, czyli ale po prostu co, to o to chodzi, o tą duszę. Z tymi stanami też, nie, to jest przytyk w stosunku do tych wszystkich, którzy po prostu czerpią chamskie inspiracje, po prostu kalki wręcz z zachodu. Fajne wykorzystanie tego słowa, to mi się podobało akurat. Nie ryzykuj swojego życia dla Jordanów, nie śmiej się z kolegi, że jedzie do ciepłych krajów. Wierzę, że dasz radę, więc nie bój się ciężaru, bo kiedy wszyscy skudniemy o 21 gramów. Ja się nie śmieję z ciepłych krajów. Ale o co tu chodzi? Nie śmiej się z kolegi, że jedzie do ciepłych krajów? W sensie... Wydaje mi się, że to jest trochę za daleko idące skojarzenie. Chyba mam takie skojarzenie, ale... No nie wiem, czy to o to może chodzi, że wiadomo, jak się mówi... Mówi się na niektórych, że są ciepli. Nie, no... I że nie śmiej się z kolegi, że... Tak po prostu o to chodzi? Że, to, że ciepłe to no, już dlaczego to? Miałby się śmiać z kogoś, że idzie do ciepłych krajów? Co, śmiejesz się z kogoś, że idzie do Włoch? Raczej śmiejesz się... Znaczy, nie ty się śmiejesz, ale społeczeństwo... To takie dobra, zamknięte. Dobra. No ale nieźle, nieźle sobie tutaj. Musi być ładna, żeby być pociągająco. Nie musi być zgrabna, chcę widzieć jak to wygląda. Tak naprawdę najlepiej to usuń Photoshopa z kompa i wyłącz telewizor, pokażę ci lepszy blok. Ej, no kurczę, czy rzeczywiście dzisiaj korzysta się z Photoshopa, żeby się przerobić? To przecież... Chyba tak, co się miało zmienić? W każdym telefonie masz defaultowo praktycznie, jak robisz selfie tym swoim aparatem, to już on ma domyślnie człowieku jakieś filtry upiększające. No ba, oczywiście, no to takie, wiesz, taka chyba przenośnia, no wiadomo, że może nikt tak, nie używa Photoshopa. Boomerskość tej przenośni. No nie? Zaskakujące. Że Photoshop jest tak 22-letniego bardzo typa. Utartym słowem, wiadomo, że, co że, chodzi, że to będzie rzecz jeszcze trwa, nie? Chodzi o retusz. Na życie, rapie od dawna wiedzą, że program, więc teraz czas na bity i klipy, później biodra. Jeszcze będzie czas, by odpoczywać, nie chcę zaprzepaścić tego dla piwa i jointa. Zapraszam, drzwi zawsze... Wiesz, co jest fajne, że w tak młodym wieku on ambitny. Już... Doszedł do tak naprawdę tego etapu, w którym rozumie te rzeczy, które często artyści rozumieją, będąc wielokrotnie od niego starszymi. Na przykład jak Ozzy po 70, nie? Ozzy? No, wiesz, no Osborne. Aha, no Jezu. Bo, patrz, on ma 22 lata tutaj, nie? I mówi, że nie chce zaprzepaścić tego dla piwa i jointa. Bardzo mądre, no w takim młodym no wieku. No wiesz, jak mądre masz, słowa. Masz tych boomerskie... W jego głowie pewnie gdzieś mu się przewinęły te takie... obrazy tych takich boomerów, którzy skończyli w taki właśnie sposób no, jak miał Ozzy. Dużo obrazów upadku, nie?
No to wiesz, wydaje mi się, że te generacje młodsze, zetkowe generalnie dążą właśnie w tym takim, do takiego well-beingu, takiego zdrowego trybu życia, jeść, odżywiać się dobrze, 5 posiłków dziennie i tak dalej. Także, racjonalne żywienie. Także... Wiesz co, na pewno tak, tylko że jak jesteś raperem, który odnosi sukcesy i jesteś jednak, masz ten high life, no to jest trudniej, nie? Odmówić sobie piwka i jointa, no bo jak jesteś takim normikiem, no to wiadomo, że masz inną sytuację, ale on tutaj musi aktywnie odmawiać uczestniczenia w tym życiu. Trochę tak, ale z drugiej strony pomyśl sobie, masz high life, masz tyle możliwości, a osoby, które właśnie nie mają high life'u, nie mają możliwości, to one mają takie tendencje do uciekania tych takich prostych umilaczy, no nie? Że wiesz, no wracasz z fabryki, no to nic, tylko się zajebać, no nie? Bo jutro znowu to samo. No tak, pytanie, ile osób z generacji Z pracuje w fabrykach? No właśnie dlatego on się teraz wpisuje w ten rytm takiego Zetkowicza, a nie, no wiesz, tak, no w tym sensie tak, że ma karierę, to on jest inny. No okej, okay, no niby tak, ale z drugiej strony nadal uważam, że on ma dużo więcej pokus. Jemu przynoszą koks na tacy, a on nie musi iść go szukać, nie? O to chodzi. On ma... Ale on mówi tylko o joincie i piwie. No tak, reszta może się tak nie ten. Za was naucznik Judasza, masz w swoim składzie, nawet nie znasz kurwy. Ja wolę stać sam dumny niż mieć na wagę kumpli. Nie patrz już na wagę, nie ma prawa nikt ci mówić schudni. Kiedyś schudniemy o 21 gramów, mam 22 lata i myślę jak żyć bez browarów. Już zaraz 23, tak jak nowa para Jordanów. Co jak masz 24 godziny, by uciec z kraju, co? Co jak przestanie coś znaczyć twój 24 karat gold zegarek i będziesz taki sam jak wszyscy miał, to nie tak, że kupisz Rolex i masz zajebisty czas. Nie nagrywałem. Taka poważna strona życia, no nie? Że wszystko się może zmienić, że w każdej chwili twoje życie może się zamienić w takie bagno, no nie? Że nie wiem, tak. To jest wydaje mi się nawiązanie przede wszystkim do... Do wojny, nie? Do wojny, że musisz spierdalać, że to co posiadałeś to nic nie warte jest w stosunku do tego, że po prostu twoje życie jest na szali. No jasne. I no okej, okay, no fajne, fajne, świadome takie spostrzeżenia tutaj są. Świadome, głębokie, ciężkie takie, no tak samo wiesz, na odniesienia, że to nie jest tak, że jak masz Rolexa, to masz zajebisty czas, to mi się podobało. No też, dobra. No, no, no fajnie, taka świadomość, wiesz, wydaje mi się, że to jest trochę inne od tego, co do tej pory słyszeliśmy od Samsona, dlatego że wcześniej odnosiłem wrażenie, że jest troszeczkę zaprzeczeniem tych słów, które tutaj mówi, a teraz ja nie wiem, czy to wynika z jakiegoś... Czemu? No nie wiem, takie miałem wrażenie wcześniej. W sensie w innych kawałkach wcześniej. Te inne kawałki były takie bragowate, takie wiesz, bardziej bazujące trochę na tym, no, że jest skill i jest zajebiście i tutaj nie masz żadnej szansy i tak dalej. A tu jest takie bardziej refleksyjne to wszystko. Mhm, takie naprawdę, naprawdę ciężkie dojrzałe tematy. I to jest naprawdę dojrzałe, no to, no to propsy tutaj bardzo dużo. W gangu tyle lat wstecz, jakoś tak zawsze byłem sam, wiesz. Jak zostanę sam na starość, to nie nowość. Mam tego stanu świadomość. A co myślisz o muzyce tutaj? Bardzo często ją przerywaliśmy na potrzeby interpretacji tekstu, ale wydaje mi się, że pod względem flow pokazywał trochę więcej na poprzednich kawałkach. Bardziej może chciał się popisać w sensie umiejętnościami, które ma, więc jak najbardziej zrozumiałe i spoko. Jest okej. Okej. Jest okej, nic więcej nie powiem tutaj o tym. Okej, mi się wydaje, że troszkę zabrakło tutaj podkreślenia tutaj takiego muzycznego, które by wzmocniło ten przekaz. Wydaje mi się, że on po prostu nie chciał z tego ciężaru z tekstu przenieść na formę, tylko chciał, żeby ta treść wybrzmiała po prostu mocniej, dlatego forma jest dość prosta. Tak to widzę. Nie przeszkadza mi ta forma. Też przerywaliśmy co 5 sekund, no to okay. Też trochę odbiera to całości. Wydaje mi się, że jakby przesłuchać całość od początku do końca, to fajnie się to klei. Te niektóre przyspieszenia, wyjścia na wyższy ton tam były wcześniej, to jest były, okay. Były, ale teraz mówisz o samym Samsonie, ale co z bitem? No, a nie, no bit taki podstawowy. No właśnie. No, to dobra, a o bicie mówisz. Też o tym mówię, o muzyce, tak? A, dobra, okej. Okay. No to nie, flow spoczko, dość proste, ale pasujące, natomiast bit... No po prostu jest. No właśnie. No po prostu jest. I mógłby to zrobić a cappella i byłoby to samo, moim zdaniem. Zgadzam się, no. Znaczy tutaj... bit jest to, przez to pianinko robi taki klimat takiego zamyślenia, nie? Takie... Trochę tak, nie? To wiesz, tyle. Jakby tutaj wiatr wiał w tle, to też byłoby takie zamyślenie. No. Albo jakby jeszcze deszcz tam był. I jeszcze inne zjawisko atmosferyczne. Kończmy. Typy czerpią inspiracje ze Stanów, ja też, tylko z tych, które przeżywam w realu. I całe takie mogą być. 21 gramów, czym jest przy tym twoja piona jarania, weź się zastanów. Nie ryzykuj swego życia dla Jordanów, nie śmiej się z kolegi, że jedzie do ciepłych krajów. Wierzę, że dasz radę, więc nie bój się ciężaru, bo kiedyś wszyscy schudniemy o 21 gramów. Jeb, kurwa, teraz powinno wejść. I tak powinno się zacząć ten kawałek. Ale i tak jest pod względem muzycznym, jest okej. Okay. A treść jest zajebista.
tutaj beat pewnie robił sam Zeamsonem, bo tam było napisane produkcja Zeamsonem, więc zakładam, że mix, mastering i cała reszta też. Natomiast tutaj w tym konkretnym utworze wydaje mi się, że skupienie jest bardzo mocno na tej treści i ta treść jest w końcu o czymś. To jest bardzo fajne i podoba mi się to, że Zeamsonem w tak młodym wieku tak bogate i dojrzałe treści porusza, co nie jest częste. I też jestem ciekawy, na ile to będzie dla jego fanów, takich fanów młodszych od niego nawet, gdzieś tam może otwierające oczy, bo bardzo fajny przekaz też, nie? Że właśnie to jest ten wiek, kiedy tak naprawdę, no co, no imprezy, browary, no to jointy, to wszystko jest... Różnie bywa właśnie są tacy... No różnie bywa, tak, ale tak przeciętnie, tacy, nie? Wydaje mi się, że z tego takiego rysopisu, który sobie trochę sam maluje Zeamsona, no to jest takim outsiderem, jakimś underdogiem trochę. Sam mówi, nie? Że bez gangu, ale tylko sam. Jak najbardziej ten przekaz tutaj jest wartościowy i wydaje mi się, że wiek właśnie 20+, to jest ten taki wiek, kiedy może się wiele wydarzyć w życiu człowieka, bo po prostu dowiaduje się nowych rzeczy, jest szokowany tym, jak to jest inaczej niż sobie wyobrażał w tych latach nastoletnich. Staje się dorosły po prostu. No, no, także tutaj to się zgadza wszystko. Tyle od nas. Dzięki, że byliście z nami. To był Jazgot Out. Ja jestem Łukasz, był ze mną Rafał. I zapraszamy was na kolejne filmy. Trzymajcie się. Pozdro.